dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, zajebistym kołem w trupie. Oj, coś tutaj chyba chrupie! Patryk Rojo-Rojewski, Roy Playing Games, konsekwencje ma w dupie. Serdeczna tarcza, bracia i siostry, przed nami kolejny wyścig w ramach Carmageddon Raker Nation. Bardzo spokojne, sympatyczne, kulturalne wyścigi, które stawiają jednak na konieczność zmieszczenia się w czasie. Model jazdy, drifting, generalnie checkpointy, presja czasowa, wiecie o co chodzi. To nie jest gra dla wariatów. To jest gra dla spokojnych chirurgów jazdy autem. Let's start a party! Zawsze chciałem być loading screenem. Takie kółeczko wokół łba, które się ładuje. Tylko jak na nie patrzysz przez tyle minut, to nawet ja bym się wkurzył. Oh yeah! Go! Go! Proszę bardzo. Dobra. Cóż to wesoła mapka. Widzę, że podobna. Jeżeli nie ta sama. Ale może troszeczkę inny układ trasy. Kangaroo od Command. What? Halo! Tak bardzo. Checkpoint jest mój. Dobra umiejętność na obrót. Halo! Wiecie co, bawcie się sami. Ja idę pogadać z cywilami. Bardzo sympatycznie. Najbardziej lubię się tyłem na ręcznym wpierdalać w taką grupkę. To jest takie soczyste. Albo kasować schodnika. Yes. Nie tak się umawialiśmy, halo. Mieliśmy sojusz. Mieliśmy otrzymać wejściówki na paintball z Royem. Halo. Mój czeki. Oh yeah. Szybko. Bang, moje. Co tu leżało? Co się stało? Halo? Bang! Mój! O! To brzmi dobrze. Gdzie był checkpoint? Checkpoint jest wyżej. A to cwaniaki, a niekoniecznie. I na całe nazewnictwo tych bonusów. Bonus for artistic impression. W ogóle taka ciekawostka, dodatek do pierwszego Carmageddona z 97 nazywał się Splat Pack. Tak przy okazji. A niemiecka cenzura Carmageddona zamiast przechodniów wprowadzała zombie. Albo cywili po prostu z zieloną krwią. Checkpoint jak będzie. Nie jest źle. Oj! Jej! Halo! Chciałem jechać ładnie, jak wujek Bohun. Wujek Bohun tak zawsze ładnie jeździ. O! To będzie opcja na fajnego jumpa. Chiki ching! Bang! Babciu! Co tak osowiale dzisiaj? Bang! Nie wiem gdzie jestem, ale wygląda to fajnie. Czyżby tam był czeki? Niestandardowo pozwolę sobie wylądować. Bang! Moje! Gonimy. Koni rozkosznie czekają.
A! Myślałem, że jak wezmę poprawkę, to go majtnę. Piesku! On nie miał kagańca! Stanowi zagrożenie na drogach! Nie większe niż ja. I mój czarno-czerwony, najeżony ostrzami parowóz. Słuchajcie, dlaczego ja jadę checkpointami? To jest najbardziej lamerskie, co można robić w Carmagedonie. Tutaj się nikt nie przeciwi, że źle jeżdżę. Tu jadę właśnie poprawnie. To jest wreszcie gra, w której jadę poprawnie. A skoro już jesteśmy przy... O, fuck. Nie chcę za bardzo tracić czasu, ale to mogło być... O, halo! Ja się przestraszyłem. Nic się nie stało. Dobra. Tak mi się ta muza zły podoba. Kula daje fula! Ja tak patrzę. Nacisnę ten enter. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale wygląda zacnie. Oj, te charakterystyczne... Nie! Ten już przerażony. Dobra, zrobimy to na breaku. Bang! Poszła kula, od razu. Really? How you doing? Jeszcze raz ten jump. Jak ta upgrade na to auto tu... Dziadziu, dziękuję! Nikt nie widział. Tam gdzieś był czeki. Mniejsza z tym. Ale ja tu broję. Co mamy tutaj? A! Okej, czasówki. Ślepi cywile. Doskonale! Halo, wracam, dobra. O nie. Dobra. Nie! Dobra, tu będę miał wjazd. Klops! Dobra. Wrócimy sobie tędy. Bo tam jakiś cwaniaczek. Odchudź się! Kumajcie to! Ja muszę tak bokiem, idealnie. Jeszcze raz. Muszę tego dokonać. To i tak lajtowo zginęła, uważam. Zaraz cię zmiażdżę. Zaraz cię zmiażdżę. Mój czeki, mój czeki, mój czeki. Ach. Potrzebuję trochę czasu, byłaby pani uprzejma. Co to wystawało? Ach.
Niestety drugie miejsce zaledwie, ale jest okej. Okay. Kontynuujmy. Znów ten kater jest nie najgorszy, wam powiem. Ale nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze jeden sobie walniemy. Dobrze. A sprawdźmy sobie może inne autko. Halo, to ja muszę to wygrać? Drugie miejsce to jest ewidentnie za mało. Muszę zdobyć odpowiednią ilość też punktów, jakby nie było. No dobra. Okej, okay, ale to w takim razie może zmieńmy sobie faktycznie auto. Diana. Panie Hilaito. A ja sobie przy okazji zobaczymy, jak to wygląda. Ile aut znam, powiedzmy, z pierwszej części. Na pewno będą tu powtórki z odrywki. Ten na bank. Dobra, tego nie mamy. Okej, okay, ale to weźmy sobie Anihilator. Nie Anihilatora. Max Damage. Bungo pozdrawiamy. Customize. No i to rozumiem. Aha, dobra. W porządku. I to się na tej zasadzie. Nie. Tu jak najbardziej kolory są bardzo dobre. Też zablokowane. Dobra, czyli to się automatycznie robi. Nie, dlaczego? Pamiętam, że... bodajże w dwójce albo Carpocalypse Now dodawało się punkty do konkretnych części składowych naszego samochodu. W myśl oczywiście opancerzenia, silnika bodajże, kółca, jego zawieszenia, nie pamiętam już teraz, ale okej. Okay. Zróbmy to raz jeszcze, ale ciut lepiej. Kochani, serdecznie jebać Finezję, teraz po prostu ich rozpierdolę. A, oberwał. I to pięknie. Mały drift na piesku. Pysznie. Bang. Your leader. Oh yeah. Droga pochwałę i mamy to. Bang. I to rozumiem. Elegancko. Oh yeah. Jeszcze jedną sobie walniemy. Bo ta była taka trochę przyspieszona. Tylko 26 cywili na 722. Wstyd! Nie róbcie mirrorów, nie róbcie screenshotów, to się nie liczy. Przyrzekam, że się poprawię. Kochani, jako że trzeba odblokować odpowiednią ilość punktów, żeby przejść jakby do drugiego etapu, to pokażę wam planszę, która była w ramach tutoriala, w ramach urozmaicenia. Zmienimy sobie po prostu auto i tyle. Ja już prywatnie dobiję do tych punktów, żeby móc od następnego odcinka uraczyć was po prostu czymś innym. To nie wygląda super zwrotnie. To może być interesujące. Dobra. Escape. Zaczynamy zabawę. I zbierzemy trochę punktów. Bang! 2, 1, ja. Dajesz. To nie jest bardziej zwrotny, wam powiem nawet. Nie ma nic gorszego niż w tego typu grach minąć hamy! Minąć jakąś doskonałą okazję, żeby ściągnąć jednorazowo 3 auta. Albo grupkę pedestriantów. Prawda, panie władzo? Dobra. Total mayhem. I tak o to chodzi, żeby zdobyć punkty. Ten proces odbudowy tego auta jest naprawdę fajny. Dobra. Chodź się trochę oddalić.
zgarnąć bonusa. Wow! Teraz co się będę... Chłopcy! Nie tak się omawialiśmy. Aha, ja koła nie mam tak. No, dziwnie się jeździ. Wow! To jest dobre na dobitkę. Zaraz to wykorzystam. Chyba oni na tobie. W ścianę, no. Nie zmarnuj tego, Royson. Jeszcze raz masz. Dobrze. Wszyscy mi chcą wjechać. Wszyscy mi wchodzą w dupę w tej grze. Jest żałosne. O, tam od razu wrong. No! Blasku. Suma sumarum, widzę, że to on nie dojechał. Czy tu się wyprawia? To nie są Happy Wheels! Jest za brutalne! Co oni tu ze mną robią? Jeszcze na minę! A! Dobrze. W ostatnim momencie oni się zawsze usuwają z drogi. Straszne. A, dobra, kolejny z głowy. Minus dwa. Kolejny tutaj prosi się o guza. Robimy to inaczej. Dokładnie. Teraz pogadamy inaczej. Aj! Ale dobrze, w sumie też dobre na ucieczkę. I znów dupą do niego, no. Stój! Ładnie na minusie jestem. Ja tu miałem punkty zdobywać, a nie je tracić. Halo. Jedziemy, 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 jedziemy. Pięknie. Zostaw jeszcze tylko jeden. I będzie fajnie. Z samochodami spoko. Bardziej czekam na rozbudowanie flory i fauny. Patrzcie, zielony królik rozpadek. Ej, dlaczego zepsułeś mi materiał? Gdzie są drzwi? Ja te drzwi wyjebałem, one już nie działają. Dobra. Najważniejsze, o właśnie, znaleźć tą... Tą beczułkę. Tak, jest beczułka. Nie, ale to z hajsem. A mi chodzi, żebym mógł stać. Dobra, pod wodą, te beczułki. On gdzieś tam u góry się mieli, typek. Ach. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Ach. Jeszcze nie, jeszcze się trzyma. Proszę państwa, co to będzie? Gdzie jesteś? Tam jesteś. A, dobry Maoromor. Jeszcze. A, nie tym razem. Checkpoint.
Dajmy, 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 dajmy. Mam ogniste pierdy. Zażarta walka. Nie chcę się poddać. Gościu powinien mnie olać i robić checkpointy. On nie chce zdechnąć. Dlaczego z innymi nie było tak trudno? Jak się tu na niego zaczaić? Checkpoint! Proszę, jakiś dobry checkpoint. Dobra. Death Race, szmato. Ojeju. Policja w smarcie, do widzenia. Może policja też jakoś dobije. To było bardzo okej. To jest kupa gówna, kupa złomu, to jeszcze stara się jechać, no. Tu się zatrzyma, tu ten, po prostu antykolizja. Wywróć się, wywróć się. Siostro! Do kościoła. Mówiłem. Jak to zrobić? Prydziku! Znów oberwał. I nic. Yes! Mamy to! Kochani, w następnym odcinku postaram się, by była po prostu nowa mapka, może nowe samochody. Generalnie pobawimy się tematem. Fajna sprawa, powolutku zacierając łapki oczywiście na Hatred. Jak wygląda sytuacja z punktami, bo odnoszę wrażenie, że więcej straciłem niż zyskałem, ale... tak. Nieważne, dubstep to muzyka zwycięstwa, nawet kiedy jesteś przegrany. Serdeczna tarcza, do następnego, trzymajcie się. No tarcza!